Cześć kochani! Zapraszam Was na vloga, w którym pokażę Wam parę dni z mojego życia na studiach w Anglii. Zauważyłam, że jest taki ogromny trend na toksyczną produktywność. Postaram się Wam pokazać, czym dla mnie jest produktywność, a więc nie tylko ciągłą pracą, ale również czasem na odpoczynek, znajomych i pasję. Mam nadzieję, że ten film Wam się spodoba i zapraszam Was do oglądania. Ale zacznijmy od początku. Słuchajcie, nie ma nic lepszego niż wstanie rano i pójście do biblioteki, bo tutaj na kampusie dosłownie w sobotę w bibliotece i generalnie w budynkach uniwersytetu nie ma prawie nikogo. Jest bardzo puściutko, jest mnóstwo miejsca, a na przykład w tym budynku w tygodniu kompletnie nigdy nie można znaleźć wolnego miejsca do siedzenia i do nauki, a dzisiaj spójrzcie, nikogo tu nie ma. Także bardzo się cieszę, że wstałam troszkę wcześniej i tu przyszłam. Jest godzina 9, mam zamiar teraz pouczyć się tutaj. Chciałam iść do biblioteki, ale to miejsce jest fajniejsze, jako że chcę wykorzystać sytuację, że nikogo tutaj nie ma, to pouczę się tutaj. Później wrócę do domu, zjem sobie lunch i może skoczę do jakiejś kawiarni. Dzisiaj nie mam za bardzo nic do roboty, bo moje znajome pojechały do domu, moje znajome z flatu. One wszystkie są z Anglii i wiecie, czasami na weekendy po prostu wracają do siebie, do rodziny, więc jestem sama przez cały weekend, tak że będę mogła się skupić na nauce. Jako że była sobota, to najpierw zdecydowałam się zrobić sobie plan na cały następny tydzień. Pokażę Wam, jak w zeszłym tygodniu wyglądał mój plan. Tutaj na czwartek sobie nic nie planowałam, ale spójrzcie na poniedziałek, wtorek, środę. To jest chyba jednak za dużo. A to moje ulubione miejsce na kampusie, czyli Art Center. To jest ten budynek. Tam u góry, tam gdzie macie takie przeszklone pomieszczenia, często nagrywam, bo jest bardzo ładne światło. Skończyłam właśnie Króla i słuchajcie, jestem zdruzgotana. Ciężka to była lektura, bardzo smutne, ciężkie realia. Zakończenie, no tragiczne. Bardzo dużo daje do myślenia ta książka i jeszcze raz muszę Wam powiedzieć, że naprawdę bardzo serdecznie polecam Wam Twardocha, bo on pisze w taki sposób, że te historie naprawdę zapierają dech w piersiach. Pomimo, że teraz na studiach używam głównie laptopa, to i tak lubię czasami notatki robić na papierze, bo mam wrażenie, że lepiej wtedy wszystko zapamiętuję i zwracam uwagę na więcej rzeczy. Słuchajcie, jest już 11:30, a ja naprawdę dzisiaj bardzo mało zrobiłam i wydaje mi się, że to przez to, że dzisiaj nagrywam i po prostu ciężko jest mi się skoncentrować na takich konkretnych aktywnościach, którymi powinnam się zająć. Tak jak zazwyczaj po siłowni kąpię się, robię śniadanie i od razu siadam do nauki, to dzisiaj jakoś to wszystko mi się tak wydłużyło,
troszkę prokrastynowałam, czekałam właśnie na to nagrywanie, nie wiedziałam, w którym momencie powinnam zacząć nagrywać. Też wiecie, ja nie jestem przyzwyczajona do nagrywania tak na co dzień i dlatego chyba po prostu nie umiem jeszcze zorganizować swojego czasu w momencie, kiedy nagrywam. Ale myślę, że z czasem będzie mi na pewno łatwiej połączyć to nagrywanie z właśnie takimi codziennymi czynnościami. No i dlatego też jest już 11:30, a ja tak naprawdę prawie nic nie zrobiłam. No poszłam na siłkę, ogarnęłam się i tak dalej, ale do szkoły na przykład jeszcze nic nie ogarnęłam, ale na spokojnie mam cały dzień. Też nie chcę się pośpieszać, bo właściwie wczoraj dość sporo zrobiłam. Od początku tygodnia byłam naprawdę produktywna i nie czuję potrzeby, wiecie, takiego popychania się po prostu do granic możliwości codziennie, ale teraz już zacznę powoli, wiecie, uczyć się i po prostu zabieram się do pracy. Mam nadzieję, że ten vlog Wam się spodoba i że Was on zmotywuje. No tak jak mówię, dzisiaj nie jest taki najbardziej produktywny dzień, ale na co dzień faktycznie jednak mam tam jakiś plan dnia i staram się go trzymać. Dopadło mnie jakieś choróbsko i no to by chyba było na tyle z mojej produktywności. Masakra. Tutaj we flacie sporo osób jest chorych i właściwie większość już była chora wcześniej i myślałam, że w jakiś sposób troszkę mnie ominie ta choroba. No w każdym razie czuję się fatalnie. Dzisiaj byłam na zajęciach i po prostu nie miałam kompletnie siły. Miałam wrażenie, że zaraz zasnę. I wróciłam do domu i się położyłam i pospałam sobie i teraz jestem nadal taka zmęczona, strasznie mi zimno. Nie wiem. Mam nadzieję, że jak najszybciej mi przejdzie. Dzisiaj jest środa i mam dzisiaj wolny dzień. Jako, że wczoraj troszkę gorzej się czułam, to stwierdziłam, że pójdę na siłkę później. Czuję się na tyle dobrze, że jestem w stanie iść, ale na pewno nie będę się forsować. Dzisiaj wyszło w końcu trochę słońca, więc bardzo się cieszę. Cześć kochani, witam się z Wami z rana i z góry Was przepraszam za mój głos, mogę mieć taką delikatną chrypkę, bo wstałam jakoś 2 godzinki temu, jeszcze za dużo dzisiaj nie gadałam, a poza tym jestem jeszcze delikatnie chora. W każdym razie, czemu do Was się odzywam? Czytam teraz tę książkę, Zakon drzewa pomarańczy, i ja Wam o niej już jakiś czas temu wspominałam w Book Haulu, który był częścią jednego z vlogów. I zamówiłam tę książkę, ponieważ chciałam przeczytać coś na odstresowanie się, wiecie, na taki prawdziwy relaks. I moim zdaniem często właśnie przy takich książkach poważniejszych to nie jest do końca relaks, bo wiecie, jednak trzeba głęboko wejść w tę historię. One często mają taką ciężką tematykę, wymagającą emocjonalnie i tak dalej. I stwierdziłam, że fajnie będzie przeczytać coś po prostu lżejszego i dlatego zamówiłam sobie parę książek fantastycznych, co u mnie jest naprawdę rzadkością. Ja ostatnio czytałam książkę fantastyczną, no naprawdę nie wiem ile lat temu, pewnie z 5-6. Kiedyś miałam taką ogromną fazę na książki fantastyczne, jak byłam w gimnazjum, w podstawówce chyba jeszcze też. Czytałam bardzo dużo jakichś serii w stylu Harry Potter, Percy Jackson i tak dalej. No ale później z biegiem lat jednak zaczęłam bardziej interesować się literaturą piękną i klasykami. I to była taka tematyka, po którą zazwyczaj sięgałam. No ale stwierdziłam, tak jak już wspomniałam, że fajnie będzie po prostu sięgnąć po coś takiego odświeżającego, odstresowującego i relaksującego. I dlatego zamówiłam właśnie tę książkę. I słuchajcie, ona jest naprawdę bardzo dobra. I jeżeli Wy od dłuższego czasu nie czytaliście fantastyki, to myślę, że fajnie jest zacząć od tej serii. To też nie jest seria dziecięca ani młodzieżowa, tak mi się wydaje. Raczej jest dla takiego już dorosłego, dojrzałego czytelnika. I w to naprawdę można bardzo fajnie, głęboko wejść. Jestem w stanie się totalnie oderwać od rzeczywistości, kiedy to czytam, bo ta historia jest bardzo wciągająca, fajnie są zbudowani bohaterowie, także ja Wam polecam naprawdę serdecznie, bo jako osoba, która nie czyta fantastyki, naprawdę łatwo było mi wejść w tę historię i no czasami jestem w stanie naprawdę siedzieć godzinę przy tej książce, nie mam ochoty sięgać po telefon, nie czuję się zdekoncentrowana i to jest naprawdę bardzo fajna zabawa, także
polecam Wam właśnie Zakon Drzewa Pomarańczy. Ja też właściwie przeczytam ile? Dopiero jakoś 100-150 stron może. Ale no na razie, na tę chwilę polecam Wam. Będę pewnie się jeszcze później odzywać. Nie wiem, czy w tym vlogu, ale na pewno tam w inspiracjach miesiąca wspomnę Wam o tym, czy ta książka utrzymała poziom do końca. Mam mojego bajgla i jestem mega excited. Słuchajcie, uzależniłam się po prostu od bajgli i mogłabym je jeść naprawdę codziennie. Szczególnie takie z łososiem i z Filadelfią, po prostu przepyszne. I one muszą być też na ciepło. Jak są na ciepło, są dużo lepsze. Także mam mojego bajgla, mam moją kawusię i będziemy jedli lunch. Jakie to jest dobre. Niby proste, ale po prostu przepyszne. Chciałam Wam powiedzieć, że w ostatnim czasie stwierdziłam, że chciałabym więcej czasu spędzać bez dystraktorów. Także od czasu do czasu chodzę sobie na takie spacery bez słuchawek, bez telefonu. Dzisiaj jestem z telefonem, bo chciałam Wam po prostu ponagrywać. Ale zazwyczaj właśnie idę bez niczego, tak żeby wsłuchać się w naturę, być po prostu z moimi myślami. Myślę, że to jest super strategia na polepszenie koncentracji. I właśnie bycie w takiej nudzie wydaje mi się, że wyzwala w nas większą kreatywność i to jest właśnie moment, w którym wpadamy na najlepsze pomysły. Także no, ja naprawdę ostatnio cieszę się z takiego czasu sam na sam z naturą. Jak możecie zobaczyć, zrobiła się troszkę ładniejsza pogoda, z czego bardzo się cieszę. I tak bardzo się cieszę tym momentem po prostu. Myślę, że szukanie właśnie w takich prostych rzeczach piękna i przyjemności jest bardzo ważne do tego, żeby być szczęśliwszym. Kiedy jesteśmy w naszych obowiązkach i ciągle się skupiamy na tym, co musimy zrobić, jakie mamy zadania danego dnia, to chyba zapominamy troszkę o tym, żeby cieszyć się po prostu daną chwilą. Ja też teraz słucham w audiobooku takiej książki. Nie jestem pewna, jak ona się nazywa po polsku. Chyba 101 esejów, które zmienią sposób Twojego myślenia, coś takiego. Ta książka bardzo często wspomina o tym, że żeby być naprawdę szczęśliwym, nie można wybiegać za bardzo myślami w przód i trzeba po prostu skupiać się na takich przyjemnościach danej chwili, na tym, co dzieje się danego dnia. I dla mnie to jest jak najbardziej prawdziwe i właśnie w momentach, kiedy po prostu nie jestem otoczona przez ludzi, idę sobie na spacer, skupiam się po prostu na swoich myślach, zdaję sobie sprawę z tego, ile mam szczęścia w życiu, ile rzeczy, które mam aktualnie, były takimi moimi marzeniami od zawsze. I zdaję sobie sprawę z tego, że to życie jest naprawdę piękniejsze niż czasami mi się wydaje w takich gorszych chwilach. Także skupiajmy się na tej teraźniejszości. Wydaje mi się, że właśnie takie odłączanie się od dystraktorów jest super strategią na to, żeby właśnie lepiej czuć się samym ze sobą i po prostu skupiać się właśnie na danej chwili i czerpać z takich drobnostek jak najwięcej i cieszyć się po prostu z takich małych rzeczy. Wieczorem zrobiłam sobie kolację, a później razem z moimi dziewczynami z flatu poszłyśmy do kina na Poor Things. W końcu się wybrałam i powiem Wam, że ten film był bardzo interesujący. A tak wygląda biblioteka w niedzielę z rana, jeżeli ktoś by się zastanawiał. Nie było tam kompletnie nikogo. I tak, dziękuję Wam bardzo za oglądanie i mam nadzieję, że widzimy się w następnym filmie. Cześć!